O kurde, wiedziałem! Co mi tu rozsadziło? Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Turbo Projektu. W dzisiejszym plany są bardzo szybkie. Z Flexa wyciągamy silnik 140. Na jego miejsce wrzucamy silnik 110. Ewentualnie zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Nie będę zbytnio gadał, bo widzę, że nie lubicie tego. Odcinki mają małą oglądalność, kiedy staram się wam wytłumaczyć wszystko, tak żeby każdy zrozumiał. Mi się wydaje, że nie ma to sensu. Możecie patrzeć, co ja robię ewentualnie. Dobra, jadę z tematem. No dobra, mały upgrade, na jakim jesteśmy etapie. Powiedzmy, jesteśmy w połowie i nie jestem zadowolony. Do pierwszego, do czego się mogę doczepić. Uwaga, iż. Dobra, przerabiał ktoś już te kable. No ale jak te komuś kable nie były potrzebne, to popierona tu końcówki są ucięte. Niech ktoś mi wyjaśni, popierona tu ktoś uciął te końcówki. Wychodzą wam ze statora kable. Nie, na przykład w instalacji macie inne kable, nie? Tak? To popierona jest przerobione tu i tu. Dobra, mogę się z tym zgodzić i też może w tym wypadku akurat tak było, że na przykład nie miał ktoś końcówek i przerobił to tak. Ale potem się wam uszkodzi kiedyś stator, tak? Uszkodzi się może, nie daj Boże, kurde, komuś stator. Kupi nowy stator i znowu trzeba będzie końcówki przerabiać. Najlepiej jest od razu przerobić w instalacji końcówki i tyle. I potem jak kupicie nowy silnik, stator albo cokolwiek będziecie robić, to podchodzicie i se wpinacie w instalację swoją. A tak to cały czas trzeba przerabiać wszystko. Izolacji tu też nawalone na kostkę, tego się tak nie robi, bo jak tam już wejdzie woda, no to ta wilgoć siedzi i błoto. Lepiej, żeby to było odwinięte. No i dobra, tak to wygląda na chwilę obecną. W miarę, ale tak w miarę coś spasowało. No niestety rozprężnik nie pasuje. Będę musiał go tutaj skrócić ze 2 cm, bo się spiera mocno o ramę. I górnego chwytu tutaj nie jestem w stanie zamontować. Widzieć, spiera mi się to tutaj. Niestety uchwytu nie będę w stanie z tej strony zamontować. Z drugiej strony to w miarę pasuje. Trochę niestety tutaj trzeba będzie rurę skrócić. To skrócimy tą rurę deczko i wywiniemy ją tam, żeby waliło tam gdzieś. Po dłuższej chwili dość sporo my już poskładali. Mianowicie tutaj wężyk już jest zamontowany, znaczy linka już jest zamontowana, chycone, żeby ta gumka nie spadła. Tutaj też musi być szczelne.
No co więcej, no instalację przełożyłem od Lącina. Jeszcze się zastanawiam co do cewki samej. Czy założę tą bydlacką cewkę, co mam samochodową, czy jakąś inną. Jeszcze zostanie od Lącina do przełożenia linka od sprzęgła, bo tu nie będzie pasować ta oryginalna. Łańcuch my założyli, rolkę na razie zostawiłem tak jak będzie, tak jak było, tak kitowo tak jest. Rozprężnik skróciłem o 2 cm. No, jest o 2 cm skrócone, trochę tam się opiera, no ale trudno. Ale już jest to zamocowane. Zostanie nam jeszcze tylko kolektor wydechowy pospawać, bo jest tutaj spore pęknięcie w tym miejscu. No niestety jest spore pęknięcie i strasznie dużo gazu ucieka, więc będę musiał to naprawić. No i linkę założyć, no. I będzie chyba można jeszcze tylko te węże, nie węże składać i może się jeszcze dzisiaj przejadę. Więc ustawiam kamerkę z powrotem i jedziemy dalej z tematem. Jak najszybciej, żeby to kurde zamontować, wyprowadzić stąd i zobaczyć, czy to w ogóle będzie chodzić w tej ramie. No co, zostało mi jeszcze rurki wypodłączać, te ciśnieniowe. Tego raczej wam nie będę pokazywał, bo tu nie ma nic ciekawego. Korek od baku to od Lącina założę. Jeszcze muszę zrobić testa szczelności baku, tego z Flexa. Dobra, bo bateria mi pada, podłączę was do ładowania, ja w międzyczasie poskładam ten motorek. No i widzimy się na efekcie końcowym. A few moments later. I robota zrobiona! Skończyliśmy z tym Flexem, zamontowałem już ten silnik. Efekt końcowy jaki jest? A jest taki. Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Mam nadzieję, że się wam podobało. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jeśli dotrwaliście do tego momentu. A ja idę zmienić kamerkę i spróbujemy się przejechać. Próbujemy, zalałem paliwo. Próbujemy, czy zapali. Oj. Kranik otworzony. Radiator zaślepiony. Nie chcę się wkręcić. Ale było pół bara na zegarze. Odcina go coś. Dobra, idziemy dalej. Bo jedziemy pod górkę, żeby było obciążenie dość spore. Yeah.
para na zegarze. Dobra, pojedziemy pod obciążenie. Ale przy 0,07 coś tu kurde cofka jest. Coś jest nie tak. Czegoś mu brakuje. No, turbina cały czas bije i prawie się wskazówka nie rusza. Bag bardziej nieszczelny niż ten. Ten chyba bag jest szczelny. I przy wyższym ciśnieniu jest topka. Pojedziemy jeszcze raz. Zaraz będziecie mówić, że zegar zepsuty, bo nie pokazuje zbytnio pociśnienia. No ja to jestem w stanie zrozumieć, że mi nie wierzycie, ale ten silnik nie ma takiego zapotrzebowania na powietrze strasznego. A turbina dość sporo się, szybko się kręci. Wy tego nie słyszycie teraz, ale napierdala. Gwizdzę turbina ostro. Jak hamuje silnikiem, dość mocno napędza tak, że prawie nie ma podciśnienia na zegarze. Jak robię boost, to na początku jest podciśnienie, potem zaczyna turbina wstawać i pompuje. No, pół bara na zegarze spokojnie bije. Ale dalej, no nie wiem jaki zegar bym musiał kupić, żeby wam to pokazać, żebyście mi uwierzyli. Ale teraz coś jest nie tak, bo nie mogę wkręcić się powyżej połowy gazu. No pół bara osiągam, no ale to jest pół gazu tylko. W dupie osiągam. Gwizda, zasmarowała się ładnie turbinka. I gwizda praktycznie przy zerowym gazie. Dym.
Czarny dym, czyli go przelewa. Przeładowywuje go. Trzeba będzie spróbować to inaczej ogarnąć. Jak ja to robiłem? Kurde, teraz właśnie o to chodzi, że nie pamiętam, jak ja to robiłem. Potrzebowałbym. No kurde, przy 0,5. Kurde, musicie chwileczkę poczekać, muszę to przemyśleć. Co się stało? Bo słyszę. Słyszę, że mi powietrze uchodzi. Nie wiem, czy mi kolektor nie pękł albo coś, bo szczeliło coś i ucieka mi ciśnienie. Turbina bije, bo bije, ale gdzieś mi strasznie powietrze ucieka. Coś rozsadziło, tylko nie wiem co. Nie, sanie chyba jest, ale cieknie z sania. Chujowy gaźnik, ten gaźnik się nie nadaje do tego. Ucieka się, przeładowało. Ale wkręcił się na obroty. Thank you.
ale szedł. Fajnie szedł. Tylko mało paliwa chyba. Dobra, nie go stygnie. Ale cały czas pół bara praktycznie. Bo teraz szedł, bo szedł, ale to jeszcze i tak nie był max. Jak przekręciłem na maksa, no to odcinało. Mu obroty deszko, żeby to ciśnienie ładowało w cylinder. To może zbyt bardzo wzrasta teraz. Przed pustnicą, bo obniżyłem mu obroty troszkę wolne. Może za bardzo wzrasta ciśnienie przed przepustnicą. Więc widać, że... Ojej! O kurde, wiedziałem! Co mi tu rozsadziło? Orzesz pieron, no. No to koniec. Ale gdzie to szczelił? O, już wiem! Ojeju! Wąż spadł. Dobra, już wszystko jasne. Dobra, to będzie na tyle. Dobrze, że zobaczyłem. Dobra, nie jadę. Jak się ma zatrzeć pieron? Nadmiar oleju, może się zapolić. Cały wydech jest, kurde. Teraz mi coś walnęło, tutaj jechałem pod górkę. To mi coś walnęło właśnie, kurde, drugi raz strzeliło. Chyba, że dojadę powolutku. Zobaczymy, czy kapie tam mocno. Dobra, może się nie zapoi. To już będzie z górki. Dalej to już pchnę. Fajnie było. Naprawdę było fajnie. Kapcia nie mam? Nie mam chyba kapcia. Ojej. Kurde, będę musiał przejść. Co mi pękło? Chyba, że mi uszczelkę wydmuchało. Kurde. Pomiędzy turbiną. No nie wiem, będę musiał to obczaić, bo strasznie dużo mi do ładowania spierdziela, bo na wolnych obrotach słychać, jak ucieka na wolnych, no przy lekkim przegazowaniu, nie? Przy lekkim przegazowaniu słychać, jak ucieka ciśnienie. Syczy, nie wiem, czy to słychać na kamerce, ale no nie udało się dzisiaj przejechać. Miałem jeszcze jechać gdzieś do lasu pod jakiś podjazd zobaczyć, pod obciążeniem, ale to przejedziemy się może jutro. Postaram się do jutra to naprawić, wymienię uszczelkę, bo chyba pękła, jest taka szansa, że to pękło, że to jest to. No bo tylko 0,7 jest. 0,7, 0,8, coś takiego. Będę musiał zobaczyć na internecie. Znaczy na, będę musiał zobaczyć na filmie. Ajajajajajaj, nie jestem zadowolony. Oj, bardzo jestem niezadowolony. Będę musiał opatentować coś nowego.
Aj, coś nowego trzeba będzie opatentować. Cały silnik zżygany olejem, caluteńki. Wszystko zżygane. A to szczeliło, kurde, konkretnie ciśnieniem. Mogło być tak, że... Mogło być tak, że się zrobiło takie ciśnienie w skrzyni korbowej, że po prostu rozsadziło tego węża. No wszystko, to zachlapnęło wszystko nagle. Ojej, ojej. Dobra, no. Tak jest tym turbinami. Tak jest tymi turbinami. Dobra, ja to muszę jakoś posprzątać. Coś podłożę pod ten motor, niech to wszystko skapnie już i przeczyścić to. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że do jutra to naprawię i się gdzieś przejedziemy w las. Sprawdzimy go na podjazdach jakiś, jak to idzie. Ewentualnie jeszcze muszę rozwiązać problem z tym... z doładowaniem. No. Więc do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Take a moment right here. Feeling like it's out gear. Driving towards the sun. With a rose and a gun. Feel the wind in my head.